oficjalnie wszystkich bardzo serdecznie witam na kolejnym 398 zebraniu Klubu Spotkanie i Dialog. I tak jak już wcześniej zapowiadałem, głównym tematem dzisiejszego spotkania jest bezpieczeństwo energetyczne Polski i wykład z przedroczami zgodził się wygłosić pan profesor Jędrysek, którego bardzo serdecznie witamy. Ale kiedy już któryś miesiąc temu z panem profesorem się umawiałem, to nie było jeszcze wiadomo, że będzie jeszcze kolejne ważne wydarzenie, czyli Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Zakończył się niedawno, parę dni temu. Wobec tego, korzystając z tego, że jeszcze przed wakacjami mamy ostatnie spotkanie z uczestnikiem tego kongresu, nie tylko jedynym, bo również pan profesor był pan dyrektor Kowalczyk i poprosiłem go, żeby przyszedł do tego. Witamy go serdecznie. Dzisiejszego spotkania będzie następujący. Najpierw około 15-20 minut o kongresie, czyli bardzo takim krótkim rysie będzie mówił pan dyrektor Kowalczyk, a później poświęcamy resztę czasu na główny temat wcześniej zapowiadany. Problemy, te, które się pojawiły na kongresie, będziemy do nich wracali jesienią, ale to już dodatkowo się z panem dyrektorem umówimy na takie spotkanie, być może, że jeszcze inne osoby i będziemy mogli bardziej szczegółowo ten problem Prawa i Sprawiedliwości, kongresu i tematyki przedstawić państwu. A teraz taki zwięzły rys tego, co było i najciekawsze dla nas. Bardzo proszę. Pan dyrektor Kowalczyk. Witam serdecznie wszystkich państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mam okazję powiedzieć kilka zdań o kongresie. W czwartym kongresie Prawa i Sprawiedliwości, który odbył się w ostatnią sobotę i niedzielę w Sosnowcu. Tak naprawdę obrady, debaty i panele poświęcone problemowi Śląska to już miały miejsce w piątek. Myśmy tam przyjechali, wyjeżdżając z Wrocławia wcześnie rano, tutaj z Wrocławia. Były 22 osoby. Przyjechaliśmy o czasie, meldując się przed godziną 9. Obrady odbywały się w takiej dużej hali, w której zebrało się delegatów dokładnie 1189, gdybyśmy do tego doliczyli dziennikarzy, obsługę i tak dalej, to myślę, że około 1300 osób było z powodzeniem, a więc bardzo duże zgromadzenie w przeciwieństwie do spotkania, które konkurencyjnie organizowała w Chorzowie Platforma. Nie spostrzegliśmy tam ani policjantów z psami, ani ochrony, ani żadnych nysek, chociaż oczywiście ochroniarzy troszeczkę w środku było. Przede wszystkim zarejestrowaliśmy się jako delegaci, jako goście. Weszliśmy na salę. Obrady zaczęły się z odrobinką poślizgu. Przede wszystkim wystąpił Jarosław Kaczyński, o którym wcześniej media informowały, a nawet Adam Hoffman, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, że jest podziębiony i że być może w tym kongresie nie będzie uczestniczył. W pierwszej części piątkowej owszem nie, ale w sobotę Jarosław Kaczyński był już w formie. Chciałbym powiedzieć tutaj o gościach, którzy zostali przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości serdecznie przywitani i byli fetowani brawami. Przede wszystkim był to przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda, był to Piotr Gliński, pan profesor, który był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera rządu technicznego. To był również Marek Jurek, który jego prawica Rzeczypospolitej, która dołączyła, jest koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. To również pan kapitan Sulatycki, który był ongiś wiceministrem, bardzo zacny człowiek. No i po tej prezentacji Jarosław Kaczyński wygłosił programowe przemówienie, w którym odniósł się do polskiej rzeczywistości, skrytykował rządy Donalda Tuska, powiadając, że z tego wszystkiego już nic absolutnie nie będzie, że w Polsce potrzebna jest zmiana i że Polsce potrzebne jest przywództwo. I uderzał w takie tony, które można określić kilkoma słowami, mianowicie jak niezależność, jak suwerenna polityka, zarówno wewnętrzna, jak i zagraniczna, jak konieczność dokonania głębokiej zmiany, również personalnej. Coś sygnalizują mi panowie, że niespecjalnie? No, nie wiem, czy ten mikrofon, to może ja będę tak po prostu normalnie mówił i to będzie głośniej, aniżeli pewnie do mikrofonu. Chociaż nagłośnienie na kongresie było bardzo dobre, chcę państwu powiedzieć, że na wprost, taka potężna scena, wszystko słyszeliśmy.
po jednej i po drugiej stronie dwa telebimy, które, na których można było obserwować wszystko to, co działo się na scenie. Oczywiście w sali duszno z czasem dawało tutaj zmęczenie znać o sobie, ale humory dopisywały, byliśmy w swoim gronie. Ludzi bardzo dużo, bo jako się rzekło 1200, mężczyzn więcej, pań mniej, ale za to piękne. Ludzie zjechali z różnej części Polski, płci obojga, więc atmosfera dopisywała. Ale wróćmy do Jarosława Kaczyńskiego, który przykładając dużą sprawę do kwestii programowych, no odniósł się, chociaż oczywiście pokrótce, do no różnych dziedzin jakby życia, tutaj prezentował stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Chcę Państwu powiedzieć, jako że jakby konkurencja wypycha Prawo i Sprawiedliwość, urabia tę gębę takiej partii zafiksowanej na sprawie smoleńskiej, że nic więcej tylko o Smoleńsku, to chcę powiedzieć, że o Smoleńsku było stosunkowo niewiele, chociaż oczywiście było, to znaczy została uczczona pamięć minutą ciszy. Jarosław Kaczyński mówił ze wzruszeniem, składając również sprawozdanie z trzyletniego okresu, kiedy pozostawał prezesem Prawa i Sprawiedliwości, bo godzi się powiedzieć, że to nie był wyłącznie zjazd programowy, ale był również poświęcony kwestiom statutowym. I tutaj Jarosław Kaczyński oprócz odniesieniom takim właśnie jak analiza sytuacji w Polsce, jak prezentacja programu, jak dodanie animusu wszystkim zgromadzonym i złożenie takiej jasnej deklaracji, że jesteśmy przygotowani, idziemy po władzę, no to przecież również jakby podsumowywał ten okres ostatnich 3 lat, dokonał takiej pokrótce, można powiedzieć, analizy politycznej tego, co Prawo i Sprawiedliwość dokonało, tego, co w ostatnich 3 latach przeszło, no więc tutaj o katastrofie smoleńskiej z natury rzeczy musiało się miejsce znaleźć. Więc były kwestie programowe podniesione w przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego i chcę Państwu powiedzieć tak, że w tym czasie, kiedy odbywały się dość nużące głosowania, różni pomniejszej rangi prelegenci zabierali głos, to odbywały się panele w takich salach tuż obok, pod tym samym jednym dachem. Było tych spotkań prowadzonych przez zacnych i fachowych ludzi bardzo dużo. Chciałbym powiedzieć, jakie te panele były. Mianowicie praca, pełne i stabilne zatrudnienie, warunkiem rozwoju. Wieś, rolnictwo, przyroda, surowce. Tutaj pan profesor Orion Jędrysek był jednym z prelegentów. Infrastruktura energetyczna i transportowa Polski, najważniejsze wyzwania. Polski przemysł, polskie banki, polski złoty. To panel kolejny. Polska w Europie i świecie. Dalej, odpowiedzialność państwa za zdrowie Polaków. Kolejny. Polityka rozwoju i samorząd terytorialny, następny państwo prawa, wymiar sprawiedliwości, prokuratura, równość wobec prawa, emerytura, był taki duży panel poświęcony palącej kwestii emerytów, uwzględniając no, postępujące wysychanie demograficzne Polski i katastrofę demograficzną, która jak z wykresu wynika rozpocznie się około roku 2030, no to była to bardzo ważna i oblegana dyskusja panelowa, tam również pan profesor Orion Jędrysek występował. Rodzina i edukacja w centrum uwagi. Kolejna to młodzież i innowacje. Jak być Polakiem? Polityka państwa wobec Polonii i Polaków poza granicami kraju. Kultura, racją stanu, ochrona tożsamości, rozwój cywilizacyjny jako główne zadania polskiej polityki kulturalnej. Pomysł był taki, aby już pierwszego dnia wieczorem, ale również następnego rano, czyli w niedzielę, aby właśnie te panele się odbywały. Ja wziąłem udział w dwóch takich panelach. To znaczy udałem się na te panele, był to panel praca oraz rodzina i edukacja w centrum uwagi, szczególnie na tym drugim panelu chciwie nad stawem ucha. Muszę Państwu powiedzieć, że obraz, który się wyłonił z tych prelekcji, z tych faktów, z tych danych, które były przywoływane przez naukowców, no po części również przez polityków, którzy byli moderatorami tych dyskusji, no jest to obraz wołający o pomstę do nieba i pokazuje postępujące gnicie polskiego państwa, niesprawiedliwe rozwiązania, a przede wszystkim zagrożenia, które przed Polską stoją. Proszę Państwa, cóż jeszcze? No organizacja moim zdaniem wzorowa. Przyglądałem się, jak to jest od strony logistycznej, bo na prawicy, do prawicy tak się mówi, że prawica to nie potrafi się zorganizować i to jest jedna wielka lipa, a to 1300 osób. Zorganizowane głosowania były tak jak trzeba. Karty różnego koloru, urny porozstawiane. Każdy wiedział, o co chodzi. O czasie obrady się odbywały. Wyżywienie w sali obok, bez tłoku, wszystko na godzinę, prawda?
noclegi dla każdego tak, jak było potrzeba. Przyjechaliśmy kolejnego dnia, czyli w niedzielę, również zaczęło się o czasie, dyskusje panelowe, no i później Jarosław Kaczyński, który to wszystko jeszcze raz podsumował i który odniósł się też do wypowiedzi Donalda Tuska, bo ten w międzyczasie, obradując w Chorzowie, no zaczął opowiadać jakieś nonsensy i kłamstwa na temat tego, jak to przez Lecha Kaczyńskiego fatalny Polska przyjęła pakt klimatyczny. Co ciekawe, później też w internecie wypowiadało się kilku eurodeputowanych, m.in. Janusz Wojciechowski, no i wynika z tego no, niedwuznacznie, że Tusk jak zwykle kłamie. Ale jeszcze może wrócę do kilku takich kluczowych momentów tego zgromadzenia, takich ciekawych wątków. Na pewno było to wystąpienie Piotra Dudy, szefa Solidarności. Piotr Duda wyrasta na przywódcę charyzmatycznego, no, potrafi przemawiać, no, walił z grubej rury. Przeszedł on, tak jak oceniam, pewną ewolucję, to znaczy od początku, kiedy był takim, no powiedzmy, umiarkowanym i opowiadał, że muszą zachowywać równą odległość od PiS-u i Platformy, teraz, kiedy do kosza zostało wyrzucone 2,5 miliona podpisów pod postulatem, aby przeprowadzić referendum w sprawie emerytur, teraz, kiedy Tusk obiecał, że na Komisji Trójstronnej będzie dyskutowana sprawa rozliczenia czasu pracy, rząd proponował, żeby to było w skali roku, związki się na to nie zgadzały, a następnie przed przewidywanym terminem, kilka dni wcześniej, Sejm bez żadnych uzgodnień i zaskoczenia głosami Platformy głównie przegłosował tę ustawę, więc Duda wyprowadził z tego taki wniosek, że nie ma się dokąd cofać. W związku z tym grzmiał z tej trybuny, mówiąc, że Tusk jest po prostu kłamcą i tchórzem, a nazwał go tak też dlatego, że Tusk onegdaj obiecał, że na Śląsk przyjedzie i oczywiście nie dotrzyma. Zapowiedział również szef Solidarności, że w Chorzowie powstaje oto miasteczko mówiąc oględnie, eufemistycznie, wkurzonych i ujawnił zebranym hasło. Otóż, żeby się do tego miasteczka dostać, należało, hasło brzmiało na Szczaw, natomiast odpowiedź była na Mirabelki, prawda? Także było wesoło. I jako, że technika idzie do przodu i tam ludzie mieli rozmaite, prawda, smartfony i iPady, to co tu dużo mówić? Nie tyle w czasie kluczowych wystąpień, zwłaszcza Jarosława Kaczyńskiego, ile podczas tych no, dość nudnych z natury rzeczy głosowań, to tam sobie zaglądali, co się tam mniej więcej dzieje. Więc duch w narodzie nie ginie, gdyż w tym wspomnianym miasteczku, gdzie Platforma otoczyła się swoją drogą metalowym, dwumetrowym murem i podjechały tam całe szeregi policyjnych nysek, prawda, i byli też policjanci z psami i bardzo dużo pieniędzy poszło. No tak się tylko oligarchia chyba w Rosji zabezpiecza i bawi. W każdym razie natychmiast pojawiły się jakieś napisy, że to jest zoo, zaczęto wrzucać do środka banany, przeprowadzono jakieś dwa barany, na których napisano kandydat do Platformy. No oczywiście o tych hasłach to już powiedziałem, teraz takie koszulki. Zostało wyprodukowanych wiele takich koszulek, gdzie w miejscu, w którym, jak to się powiada, plecy przechodzą, znaczy już kończą tą szlachetną nazwę, prawda, już zmieniają i tak dalej, to na tych koszulkach były takie duże czerwone litery Platformo przecinek jak żyć, przy czym jak żyć, jak łatwo się domyślić, po śląsku było przez RZ, prawda, także proszę Państwa, no jak to wszystko zobaczyliśmy, to sobie pomyśleliśmy, no to już chyba, to już się zbliża kres tej władzy, bo jakby został przełamany, pewna bariera została przełamana, właśnie ta bariera śmiechu. Ta władza staje się po prostu groteskowa i śmieszna i nic tu jakby nie da zaciskanie pięści, te zapowiedzi, że będziemy teraz jak jedna pięść, to akurat cytat z wypowiedzi Tuska, i jakieś wymachiwanie, że teraz to dopiero będzie dobrze. Ale wróćmy tu jeszcze do Prawa i Sprawiedliwości. Mnie na przykład ciekawiło, jak Jarosław Kaczyński odniesie się do takiego problemu. No dobra, poparcie mamy wysokie, ale w dalszym ciągu niewystarczające. Wobec tego z kim, prawda? Czyli jak budować ten obóz patriotyczny, który miałby w Polsce wygrać no, na skalę węgierską, może nie większość konstytucyjną, ale na pewno gwarantująca rządy jednolite. I Jarosław Kaczyński przede wszystkim zwrócił się do Solidarności. Wielokrotnie delegaci na stojąco skandowali Solidarność, Solidarność. Duda, bardzo dobre, ciepłe wystąpienie, apelujące tak samo o współpracę. Zresztą przypomnę, że kilka dni temu Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarnością podpisało porozumienie i działa w Sejmie specjalna komisja, która uzgadnia jakieś inicjatywy legislacyjne. Prawo i Sprawiedliwość złożyło też pewne
obietnice, na przykład takie, że jeżeli wybory wygra, to przeforsuje taką ustawę, która pozwoli na organizowanie obligatoryjnych referendów, jeżeli zostanie zebrana odpowiednia liczba podpisów. No teraz, jak pamiętamy, można zbierać nawet i miliony, co z tego, kiedy jednym głosowaniem Sejm może to wszystko unieważnić. Więc porozumienie tutaj jest bardzo bliskie i takim partnerem byłby Piotr Duda i byłaby no, Solidarność. Jarosław Kaczyński apelował, jak to w latach 80. się mówiło, chodźcie z nami, chodźcie z nami. Na pewno te wszystkie organizacje, im też Jarosław Kaczyński gorąco dziękował. Wszystkim tym, którzy strukturom, ludziom, którzy jakby na duchu nie podupadli, którzy na swoją miarę w swoich środowiskach pielęgnują tą pamięć smoleńską i od tego nie odstąpili, czyli niezależnym dziennikarzom, czyli takim organizacjom jak Solidarni 2010, czy Ruch Lecha Kaczyńskiego, imienia pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no podziękował ekstra i to zostało przyjęte brawami, a Gazeta Wyborcza wybiła to na czołówkę, wymieniając nazwiska, podziękował Jarosław Kaczyński ojcu Tadeuszowi, prawda, że wolne media, które są kluczem i które są fundamentem i które pozwalają na zmianę i które właśnie niosą ze sobą rzetelną informację. No nie wymienił z nazwiska szefa Gazety Polskiej Sakiewicza, no ale no tak to już jest. Jak wiemy, między tymi środowiskami są pewne napięcia, ale tym niemniej podziękował wszystkim niezależnym dziennikarzom, bo jakby bez niezależnej prasy to nie ma tu w ogóle o czym gadać, nie ma w ogóle szans, żeby dotrzeć z czymkolwiek. Muszę Państwu powiedzieć o swoim takim też spostrzeżeniu. Kiedy siedziałem na tych dwóch panelach, bardzo ciekawych, kiedy była dyskusja z sali, kiedy naukowcy dyskutowali, wyświetlali, prezentowali i opowiadali takie rzeczy, że włos stawał dęba na głowie i analizowali tę rzeczywistość, podawali konkretne informacje, to sobie pomyślałem, dlaczego tutaj nie ma dziennikarzy z telewizji publicznej? Czemu nie ma dziennikarzy z TVN, na przykład TVN24? Czemu nie ma dziennikarzy Gazety Wyborczej, którzy, popójrzmy wodze fantazji, rzetelnie, bezstronnie i pluralistycznie przekazaliby uzyskaną informację swoim czytelnikom, prawda? Tego wszystkiego nie ma. Muszę Państwu powiedzieć, że to, co tam widziałem, w czym uczestniczyłem, później no, szybko skonfrontowałem z tym przekazem medialnym. Siadłem do komputera i poczytałem, jak to jest relacjonowane. Poczytałem w prasie. I muszę powiedzieć Państwu, że to są światy równoległe. To są światy równoległe. To znaczy konkurencja, co byśmy nie zrobili, to jest źle. Kaczyński, stary, zmęczony, bezprogramowość, o Smoleńsku, wszystko niedobrze. Jarosław Kaczyński mówił na przykład o tym, że jest potrzebna polityka historyczna, że Polska musi mieć Muzeum Ziem Zachodnich, bo nie ma, że musi być Muzeum Kresów, bo nie ma, że Muzeum to II Wojny Światowej, które w Gdańsku jest budowane, nie może być takim bla, 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 muzeum o wszystkim, że wszyscy byli umoczeni i wszyscy byli winni, nasi ojcowie i nasze matki, wszyscy są winni pospołu. Ono musi przede wszystkim prezentować, co Polska wniosła, jak Polska ucierpiała, tym samym musi pokazać też dorobek, że tak powiem, w cudzysłowie, niemiecki. No na to na przykład na łamach Gazety Wyborczej wczoraj odpowiedziała pani Beata Maciejewska w sposób skandaliczny. Tekst, który był pełen jakiejś fobii, nie wiadomo czego i po prostu kpin. A więc tak to wygląda, że mówi się o rzeczach konkretnych, ważnych i potrzebnych, a w świat idzie poprzez te media zupełnie inny przekaz. No, zgadzam się, kończymy tak po prostu. Tak, kończymy. Muszę Państwu powiedzieć, że wyszedłem z tych wszystkich debat zbudowany, ale jeszcze może o tych sojusznikach jedno zdanie, bo o nich powiedziałem. Tak było tak, no między ludźmi tak rozmawialiśmy sobie, jak Jarosław Kaczyński odniesie się do tego, że jednak dwie grupy odeszły z Prawa i Sprawiedliwości, to ma na myśli PJDN i grupę Ziobry. Jarosław Kaczyński to zwekslował w ten sposób, że powiedział, że no oczywiście szkoda, ale z nazwiska i z nazwy nawet nie wymienił. I powiedział, no idziemy do przodu. Kto się chce dołączać, to oczywiście bardzo proszę. A jeżeli ktoś w imię swoich ambicji chce budować malutkie partyjki, które, jak pokazał to Elbląg, jedyne co potrafią, to odebrać parę procent głosów, przez co dalej Platforma ma szansę, no to oczywiście trudno. Trzeba się odwoływać do wyborców, trzeba apelować do ludzi dobrej woli. Przede wszystkim trzeba się organizować. Dużo energii było w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego i przyznam, że byłem pod dużym wrażeniem tego wystąpienia, bo ostatecznie jest to chłop polskiej polityki, przeszedł bardzo dużo i wylewane są na niego kubły pomyj, ale mimo wszystko się trzyma i myślę, że no, dzięki również temu, że taka wspaniała atmosfera na tym zjeździe panowała.
Później następnego dnia panele, następnie złożenie kwiatów pod pomnikiem Korfantego, gdzie duży przemarsz około 1000 delegatów nastąpił, a także pod pomnik Piłsudskiego. Mimo że tamci rywalizowali, ale szanujemy obu, bo przecież przyczynili się do budowy Polski niepodległej, a następnie wsiedliśmy w autokary, rozjechaliśmy się do domu w takim przekonaniu, że do zwycięstwa to droga jest naprawdę jeszcze daleka. Sondaże są pomyślne, centrala jest przygotowana, szefostwo jest przygotowane, ale jak to wygląda w regionach, jak to wygląda w strukturach, no to moim zdaniem, no to tak, no wątła jest to jeszcze sprawa i dużo pracy przed wszystkimi, ale nie ma się dokąd cofać i nie ma na kogo oglądać i biorąc pod uwagę te zagrożenia, które przed Polską stoją oraz mając, widząc, wiedząc, jaki jest polityczny rywal, że w środkach nie przebiera i będzie się kurczowo stołków trzymał i różnych sposobów imał, to skoro z tego wszystkiego wyciągniemy wniosek, to znaczy, że trzeba brać się do pracy. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za takie sprawozdanie zwięzłe i zgodnie z czasem, to też Państwo macie przykład, jak można bardzo dokładnie i precyzyjnie zmieścić się w czasie i wszystkie elementy istotne przekazać. Do tematu głównego będziemy wracali. Jesienią poświęcimy więcej tym sprawom, które były omawiane na kongresie. Ale jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Współorganizatorem naszego dzisiejszego spotkania jest także Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej. Przepraszam Cię, Staszku, że w tym wszystkich ogłoszeniach zapomniałem. Także witam. To są nasze... Przechodzimy wobec tego do zapowiadanego już tematu. Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Oczywiście, jeśli na ten temat mówimy, to jednym z najlepszych ekspertów w tej dziedzinie w Polsce jest pan profesor Mariusz Jędrysek i bardzo się cieszę, że znalazł czas, mimo że wakacje już powinien odpoczywać, to jeszcze zechciał tutaj do nas przyjść. I teraz już czas oddaję panu profesorowi. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, pozwolicie, że będę stał, co prawda przy moim wzroście, porównując się z kolegą, to jest wszystko jedno, czy ja stoję, czy ja siedzę. Ale tak będę ja się chyba lepiej czuł. Będziemy też trochę lepiej widać, trochę lepiej słychać, a jak już się będę pocił bardzo, bo gorąca atmosfera, tym bardziej, że w energetyce mowa, to i może i czuć, za co serdecznie przepraszam. Proszę Państwa, ja opowiem mniej więcej to, co mówiłem w skrócie w swoich panelach, w swoich wystąpieniach. Dziękuję za to wspomnienie panu dyrektorowi, bo rzeczywiście to będzie takie podsumowanie tego, co było w panelu, tylko że mamy troszeczkę więcej czasu, pozwolę Państwu, że ja będę starał się mówić krócej niż lekcja. Jesteśmy w ostatecznym gimnazjum, bo trwa 45 minut lekcja. Tak, 45. Dobrze, ja będę mówił krócej. Zanim rozpocznę, ponieważ ja wiadomo, że my mamy to, co tutaj pan rektor powiedział, bardzo ograniczoną dostępność do mediów, to staramy się jednak działać także i w internecie. I ja raz na jakiś czas piszę artykuły, mam jakieś wystąpienia, wrzucam je na stronę internetową, czy do Salon 24, czy są wystąpienia w naszym dzienniku, tak jak dzisiaj. O, szkoda, że nie wziąłem tego numeru naszego dziennika, ale zapraszam, tam jest mój artykuł na temat wyroku Trybunału Europejskiego, Unii Europejskiej w sprawie gazu w łupkach. Mamy poważny chyba problem, nie aż tak poważny, ale należy bacznie się temu przyglądać. Jeśli Państwo dadzą swój adres e-mailowy, pani dyrektor, proszę się pokazać. Proszę podnieść. O tak. To my będziemy. Będę wysyłał, dołączę do listy i będę wysyłał te informacje. No, jak ktoś nie ma, koniecznie trzeba to założyć, bo to jest jedyny sposób, żebyśmy mogli ze sobą się komunikować no, na bieżąco i szybko. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, Polska już wielokrotnie, Polska jest bardzo dobrze wyposażona, znacznie lepiej niż jakikolwiek kraj europejski w surowce. Nie tylko energetyczne, w ogóle w surowce. Prawo i Sprawiedliwość krótko rządziło, ale udało się naprawdę sporo w tym kierunku zrobić, żeby zrobić z surowców z naszej geologii bardzo mocny fundament do rozwoju gospodarczego.
Donald Tusk, jak przejął władzę, rzeczywiście metodycznie wszystko niszczył, więc opowiem także o tym, no i tak dalej. Proszę Państwa, niestety, aż się prosi, żeby to powiedzieć, zauważyć, że po rozbiorach Tadeusz Czacki, wielki Polak, członek Komisji Krusztowej, więc pierwszej na świecie służby geologicznej, którą powołał jeszcze król Stanisław August Poniatowski, powiedział, kraj mógł być możny i bogaty, nie użyliśmy darów natury. Czyli chodziło o surowce. Wtedy była specjalnie służba, czy nawet Ministerstwo Geologii powołane właśnie do tego, żeby szukać złóż miedzi, one już były znane, soli, bo to były najważniejsze surowce, które mogły być siłą państwa. Chodziło o bicie własnej monety z miedzi, o odlewanie z brązu armat, no i oczywiście dzwonów, tak, że to zrobiono. Proszę zobaczyć, jak surowce, gdzie jest energetyka. Pamiętaj trzeba, że to energetyka jest determinowana przez surowce, a nie odwrotnie. To znaczy, jaki jest profil surowcowy, taki będzie mieć profil energetyczny. Nie odwrotnie, no nie da się. My nie możemy zrobić sobie ministerstwa, możemy nawet ministerstwa pływów morskich sobie zrobić, ale my tych pływów nie mamy morskich. Tak? Więc musimy patrzeć, co mamy i na tym budujemy energetykę. Ale czyli na surowce. Jakie to surowce są? Patrząc na geologię, surowce są, możemy podzielić na te, które są związane z żelazem, nie mamy. Ale metale nieżelazne, tak, to ogromnie. Jesteśmy drugim producentem na świecie srebra. Piątym, szóstym miedzi. Pierwiastki ziem rzadkich. To są super ważne pierwiastki. My jesteśmy pierwszym na świecie producentem renu. To kilogram renu kosztuje więcej niż 10 ton żelaza. To są niewielkie ilości neodymu, pierwiastka, którego dosłownie 10% trzeba dołożyć do magnesu, spowoduje, że gdybyśmy mieli takiej wielkości magnes i on będzie miał siłę, trzymał kilograma żelaza, to w momencie, kiedy dołożymy do tego neodym, to ta sama siła będzie wielkości o takiego ułamka. Też kilogram będzie trzymało. A więc miniaturyzacja sprzętu elektronicznego, militarne potrzeby, tak kluczowa sprawa, dlatego koło nas się kręcą Chińczycy ciągle koło KGHM. Metale promieniotwórcze, pierwiastki promieniotwórcze przede wszystkim, osobna grupa surowców, chemiczne, gazy szlachetne i tak dalej. I wśród nich, to co tutaj widzimy, jednej z tych 12 mamy energetyczne surowce. Więc my nie możemy mówić, że jak Donald Tusk mówi, że on chce powołać Ministerstwo Energetyki. To jest wielki błąd, bo to się będzie działo kosztem wszystkich innych surowców, które w sumie są dużo ważniejsze niż surowce energetyczne. I teraz trzeba o jednej rzeczy też pamiętać, że każdy postęp ludzkości bazował na surowcach. Same nazwy historyczne, nazwy rozwoju cywilizacji ludzkiej, epoka kamienia, pary i węgla i pary, prawda? To są z nazwy surowców. Mamy przecież wspólnota węgla i stali, pierwszy fundament Unii Europejskiej. A więc mamy epoka brązu, prawda? Brąz też wytapiano z rudy naturalnej, to nie był tworzony, tylko po prostu ruda miedzi, która zawierała pewne proporcje i wtedy zresztą nie tylko potem już oczywiście robiono, ale te pierwsze wytopy były związane z tymi naturalnym wytopem. Można powiedzieć brązu, takiego metalu nie ma, to jest stop. A więc jeszcze raz, profil surowcowy decyduje profil energetyczny nieodwrotnie i w związku z tym pod surowce musi być przygotowana energetyka. Oczywiście surowce to nie energetyczne, to znowu nie tylko geologiczne, bo mamy również biopaliwa, energię wiatru, energię słońca, energię pływów, piętrzenia wody. To są surowce energetyczne, ale nie geologiczne. Ale jeśli zobaczymy, co my mamy tak naprawdę, w czym szanse, to jedyny niegeologiczny surowiec energetyczny to jest biomasa. Ale to też ma pewne swoje ograniczenia. I co jest w związku z tym kluczowe dla nas? Skoro my mamy bazować na surowcach energetycznych i zresztą Państwo, Jarosław Kaczyński powiedział, będziemy bazować na węglu. To jest kluczowa sprawa. My mamy ogrom węgla. Jestem przekonany, że w przyszłości będziemy bazować również na ropie i gazie w łupkach. Na razie jeszcze tego nie ma, ale to już jest wina wyłącznie Platformy Obywatelskiej. Otóż kluczowe jest utrzymanie własności skarbu państwa w każdym przedsięwzięciu związanym z eksploatacją surowców. Nie może być inaczej. I Platforma Obywatelska dąży do tego, żeby tak nie było. Przynajmniej tworzy ścieżkę, która może spowodować, że tak nie będzie. I o tym też chwilę powiem. Popatrzmy sobie teraz na to, co... A, ja zasłaniam.
co... to ja może tak sobie stawię, że? O, to nie wiedziałem, że... albo w drugą stronę, że zasłonię. Otóż co mam, co na świecie jest? Mamy wiatr, biomasę, teraz wspomniane, energię słoneczną. Tego jest sporo, ale gdyby porównamy do tego, co jest i co się spodziewamy, że jeszcze odkryjemy lub dzięki nowym technologiom raczej będziemy wydobywać, to okazuje się, że tych zasobów globalnych, jeśli chodzi o surowce te tradycyjne, kopaliny, jest ogrom. Znacznie więcej niż tych odnawialnych, a i tak jest ich tyle, bo patrzmy na roczne zapotrzebowanie tu na dole, że nie sposób tego wykorzystać, to co mamy. To roczne zapotrzebowanie jest przeogromne. Tego węgla kamiennego naprawdę jest co najmniej 10, a może 20, może 50 razy więcej do zużycia. Czy węgla brunatnego w ogóle, tak? Szczególnie brunatnego. Ropy naftowej, gazu jest ponad 100 razy więcej niż dzisiaj wiemy, że jest. Czy dzisiaj wiemy, mamy udokumentowane złoże. Czyli nie ma problemu dostępu do, nie ma problemu odpowiedniej bazy surowcowej dla całego świata. Jest problem polityczny, wyłącznie polityczny, sztucznego utrzymywania problemu dostępu do surowców. Rząd polski od kilku lat, od roku, dwóch, mocno promuje panele słoneczne. Proszę Państwa, ale gdyby patrzymy tutaj, to widzimy, tu jest Polska, że dostępne czy efektywność paneli słonecznych u nas będzie bardzo niewielka. Tu, proszę bardzo, na Saharze trzeba budować panele słoneczne dla całego świata może. Ale nie tu, bo to jest nieefektywne. Równie dobrze moglibyśmy sobie uprawiać banany. Ogrzewać węglem, prawda, i uprawiać banany. Jesteśmy w stanie wyhodować banany. Ktoś w domu cytryny też będzie miał, ale to się nie opłaci. Przecież nie o to chodzi, żeby robić coś bez sensu. A widać, że tak. Tym bardziej, że są potrzebne pierwiastki ziem rzadkich, które do budowy paneli, które są bardzo drogie. Wiatraki. Wiatraki, energia wietrzna, znowu Polska. Patrzmy, te białe plamy to jest brak zasobów energii wietrznej. I w praktyce jej nie ma. Na wybrzeżu trochę jest, gdzieś tam troszeczkę w górach, ale tak to nie ma. No to po jakiego, że tak powiem, czorta mamy importować wiatraki zużywane jeszcze z Niemiec? A tak się robiło. Dotychczas i ciągle robi. Chociaż teraz praktycznie się zastanawiam, od roku nie. Teraz już inni mają zarabiać, teraz mają zarabiać na panelach, przedtem na wiatrakach. Przyjechali, zarabiali. My to dopłacamy. My dopłacamy naszymi podatkami ceną energii do wiatraków i do paneli słonecznych, którzy robią inni, nie my. Patrzmy na geotermię. Świat, jeśli chodzi o geotermię, Europa, jeśli chodzi o geotermię, ma niezłe warunki. Polska jest na granicy dość dobrych warunków strumienia cieplnego. Ale strumień cieplny to nie to samo, co zasobność. Bo proszę zwrócić uwagę, ja sobie podejdę tutaj, bo to szybko pokażę, że to jest duży strumień cieplny i mamy ciepło, ale są strefy, gdzie strumień cieplny jest mniejszy jak w Toruniu, ale potężny, budowa geologiczna powoduje, że te zasoby są wielkie, na około 3 km. Stąd duży sukces w geotermii toruńskiej, no ale niestety rząd robił wszystko, żeby ten sukces zniszczyć. Największy sukces polskiej geotermii jest nie tylko bez pomocy rządu, ale wbrew rządowi. Ja dałem opinię również do koncesji, do dofinansowania, bo każdy otwór wiertniczy w Polsce jest dofinansowany z Funduszu Głównego Geologa Kraju, który jest członkiem rządu, żeby było no, możliwość rozwoju polskiej geotermii, ale tutaj oczywiście oni, jak rząd PO wszedł, to od razu wycofał się w tej chwili jakaś sprawa sądowa w tej chwili. Polska jest w ogóle niezorganizowana, jeśli chodzi o zarządzanie własnymi surowcami. Służba geologiczna praktycznie nie istnieje, bo jest zapisane w ustawie, ale nie funkcjonuje, bo to jest jednostka naukowa i ma swoje interesy naukowe, co zresztą było widać, bo kiedy mieliśmy do czynienia z serią aresztowań w Ministerstwie Środowiska półtorej roku temu w związku z koncesjami na gaz w Głubkach. Nie jest utrzymywana dobrze informacja geologiczna i tak dalej. To jest bardzo drogo. Administracja geologiczna albo nie istnieje w ogóle w szczeblu powiatowym, albo słabo działa. W niektórych powiatach tylko dobrze działa. Geologia wojewódzka, geolodzy wojewódzcy nie współpracują z geologami powiatowymi, nie ma na to przełożenia. Nie współpracują oczywiście z służbą geologiczną. I Wyższy Urząd Górniczy istnieje, funkcjonuje i to jest jedyny dobry organ, ale to trzeba pamiętać, że to my, rząd Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że on zaczął funkcjonować w tym układzie geologicznym. Dopiero wcześniej on był niezależny z tak zwaną policją górniczą, a więc sprawdzaniem tylko, czy są onuce, albo czy tam kasy górnicze, a to jest trochę za mało.
sobie wyobrażałem i tak mogłaby dzisiaj funkcjonować, tak powinna funkcjonować struktura rządu, jeśli chodzi o zarządzanie strukturami geologicznymi złożami w Polsce. Tak wygląda mapa zatrudnienia geologów powiatowych. Te białe plamy to znaczy, że brak. Co to oznacza? To oznacza, że tam, gdzie są białe plamy, przecież piasku nikt nie wozi, kruszywo jest pozyskiwane nielegalne. Krótko mówiąc, możemy zaryzykować twierdzenie, że po prostu połowa Polski buduje skradzionego. Jeśli chodzi o małe kopalnie piasku. No, a jak wiadomo, na kradzionym i tak dalej. Konie daleko nie zajedziesz. Proszę Państwa, co zrobiła Platforma Obywatelska z koncesjami na miedź, srebro? Tu mamy to czerwone, tu mamy niebieskie, to są obszary KGHM-u górnicze. I proszę zwrócić uwagę koncesje. I proszę zwrócić uwagę, koncesje, które są perspektywiczne, zostały przejęte, wydane obcym podmiotom gospodarczym, nie polskim. Co to oznacza? To oznacza, że KGHM za kilka lat będzie musiał albo się z nimi dogadać, wykupić koncesję. Jeśli ktoś zapłaci 500 tysięcy, będzie KGHM mógł zapłacić to 5 miliardów, tego nie wiem. Więc piękna krzewitka. Winny rząd Platformy Obywatelskiej. Albo po prostu będzie musiał być jakieś połączenie, fuzję, przejęcie KGHM-u i tak dalej, i tak dalej. Więc to utrata najważniejszego, kontrolę nad najważniejszym obiektem górniczym w Polsce i w Europie. Największym. I kluczowym, ponieważ tam są pierwiastki i ziem rzadkie. Nie tylko chodzi o miedź i srebro, ale pierwiastki i ziem rzadkie. Koncesje na ropę i gaz w łupkach. Czerwone pola to są te koncesje na gaz, na złoża niekonwencjonalne, właśnie przede wszystkim na gaz i ropę w łupkach. To z obwiedniami niebieskie i białymi to są koncesje, które mają indeks 2006 do 2007. Kiedy to w sposób aktywny myśmy prowadzili agitację po to, by znaleźć w ogóle inwestorów, żeby poszukiwać gazu w łupkach. Dlaczego szukamy inwestorów obcych? Po pierwsze, w Polsce nikt nie wierzył w to, że jest gaz czy ropa w łupkach. Ja mogę pokazać, Państwo pozwolą i puszczę tutaj. Tu jest ruda miedzi, tu jest łupek. Proszę bardzo sobie obejrzeć. Otóż nikt nie wierzył w to, więc z tym i nikt nie chciał zaryzykować. A ryzyko oznaczało wydanie około 100 milionów dolarów, żeby poszukiwać na jednej koncesji. Tak, żeby dobrze to rozpoznać, można z dwóch. W związku z tym, coś należało zrobić? Należało znaleźć takiego, kto zechce zaryzykować, ale jednocześnie, jeśli dużo zaryzykuje, to jednocześnie ma szansę na to, żeby potem uzyskać koncesję na eksploatację na rewelacyjnych warunkach. Więc ja wydałem koncesję w ten sposób daleko od siebie, prawda? Daleko od siebie, i koniec. 11 koncesji, dziękujemy. Na około 116-120, które można było wydać. A więc około 10%, niech będzie, około 10%. Daleko od siebie pojedyncze firmy, które by odkryły złoże, dostałyby koncesję na eksploatację praktycznie za darmo, ale my wiemy największą rzecz. Jest gaz, czyli następne, czy ropa, czyli następne koncesje byłyby za wielkie pieniądze sprzedane z dużym udziałem Skarbu Państwa. I tak byśmy sobie odbili. Ci musieliby wykupić te koncesje następne, bo jeśli by tego nie zrobili, to by i tak by się nie płaciło na tych jednych działać. Więc to oni ryzykowali, a myśmy byli panami. I na czym? A w tym czasie państwo było przygotowane prawnie, organizacyjnie, dwie nowe ustawy, organy doradcze, kontrolne, Rada Górnicza, Rada Geologiczna, bazy eksperckie, nowe technologie, 100 milionów na know-how, rozwój polskiego know-how. Komitety i tak dalej, przez Komisja Geokologii i Metod Analitycznych, która musiała zająć bezpieczeństwem technologicznym. No i cóż, przyszła Platforma Obywatelska i zrobiła tak. Wszystkie ustawy do kosza, wszystkie organy porozwiązywane, z tych, które wymieniłem, czyli nie ma kontroli, nie ma doradztwa, nie ma nic i wydane koncesje bardzo szybko, jak najszybciej. Ja do Donalda Tuska pisałem już w czerwcu 2010 roku list, kiedy było wydane około 40 kilku koncesji, że dalej nie wolno tego robić, absolutnie protest. To nie pomagało. Oczywiście wydane koncesje do dna wszystkim. Dzisiaj, ponieważ prawo jest kiepskie i my nie wiemy, my tak, nie mamy kontroli nad tym, kto jest właścicielem koncesji. Tak naprawdę, bo można firmę sprzedać, nazwa firmy zostanie. Nie wiemy, kto jest właścicielem. Wzięliśmy za wszystkie koncesje około 40 milionów złotych. Kiedy ja wyceniam te koncesje
na jedną sztukę. Od 100 milionów dolarów do nawet miliardów. Za jedną. Przy tym systemie, jaki oczywiście teraz jest, podatkowym. Więc cóż, sytuacja stała się trudna i nawet ostatnio okazało się, że Trybunał Unii Europejskiej zakwestionował sposób wydania tej koncesji. Do pierwszej koncesji specjalnie nie mogą się przyczepić, które ja wydawałem, dlatego że one były wydawane na zasadzie niemal łapanki. Niech ktokolwiek się zgłosi, to dostanie. Nikt nie chce. Kiedy ja się spotkałem, tak jak tu z Państwem, z ekspertami w 2006 roku i powiedziałem, że chcę wydawać koncesję, poszukuję chętnych do poszukiwania gazu i ropy w łupkach, znaczy gazu, powiedziałem, węglowodorów w łupkach, to na sali był śmiech. Jak ja powiedziałem, że jest również ropa, to z sali krzyczeli dureń. Ja słyszałem, dzisiaj ci ludzie są ekspertami, współpracują. No ale oni to w ręce mieli. Nikt nie wierzył, teraz tak. Teraz, no i widzimy, że jest wielki kłopot, firmy wychodzą, zaraz powiem, dlaczego wychodzą. Dobrze. Tu mamy taki spis, ja to umieszczę na stronie internetowej, to jest wszystko opisane w naszym dzienniku, czy w moim, nie będę tego wymieniał, ale bardzo ważna rzecz jeszcze jest, o której musimy powiedzieć. Otóż w 2011 roku, kiedy już zaczęło się w Polsce mówić, było bardzo głośno, wszystkie koncesje były wydane, przyjechał do Donalda Tuska pan Obama. Prezydent Obama. Po co? A po to, żeby dopilnować interesu amerykańskiej firmy. I pewnie obietnice jakieś uzyskał. To jest akurat w japońskiej prasie, dość taki poczytne, bo to jest biznesowej, najważniejszej gazecie biznesowej Japonii. Ja to tam dość obszernie komentowałem. To spotkanie, ale popatrzmy jeszcze na inne surowce ważne, jakie mamy. To ciemniejsze pole to jest węgiel kamienny w Polsce. To żółte, to 17%, to jest węgiel kamienny w pozostałej części Unii Europejskiej. Więc kto powinien rządzić? Kto ma najwięcej? Dlatego polityka klimatyczna jest taka prowadzona, ponieważ węgiel daje najwięcej emisji CO2. W momencie, kiedy odkryto u nas, że wiadomo, że będzie gaz w łupkach, okazało się, że metan, który był super ekstra, też jest nie za bardzo dobry. No. Mamy 60-krotnie większe skupienie węgla kamiennego niż pozostała część Unii Europejskiej. No. Tym nas Bóg obdarzy. Proszę zwrócić uwagę, Polska ma udziały, to są złoża na dnie Pacyfiku, niedaleko Meksyku, kilka tysięcy kilometrów, więc niedaleko tu, to żółte. Polska ma udziały około 19% w tym żółtym polu. I myśmy budowali, w 2007 roku już była decyzja, zabezpieczone pieniądze 200 milionów złotych na budowę statku eksploatacyjno-poszukiwawczego, po to, żeby szybko działać w tym kierunku, bo poszukiwania idą, ale słabo, po to, żeby współdziałać z innymi krajami, tak? I z nimi wchodzić na koncesję już ich. My dajemy know-how, sprzęt nasz, bo oni nie mają, prawda? Takich statków za dużo na świecie nie ma. A my wtedy wiemy, co oni robią, czyli mamy swoje udziały. Niestety rząd Tuska z tego zrezygnuje. Nie wiem, na co wydali te 200 milionów. Nie wiem, może na zegarki. Patrząc na geotermię. Aha, to już pokazałem, więc nie będę... Co jest ważne? Jeszcze raz powtarzam, Polska ma na czym budować. Jeśli chodzi o tradycję, to mamy pierwszą na świecie służbę geologiczną i tu jest podpisane przez Stanisław August Król. Pierwsza na świecie służba geologiczna, jeszcze powołana przez króla. Mamy pierwszy w Europie CCS, czyli magazynowanie węgla, dwutlenku węgla, w ogóle kwaśnych deszczów, kwaśnych gazów w strukturach geologicznych, ale taki sensowny, że wyłapujemy CO2, zatłaczamy go z jednej strony złoża metanu, podnosi się ciśnienie i wypycha ten gaz z drugiej strony. Dzięki temu złoże jest eksploatowane już w tej chwili, wyeksploatowane w 98%. Ewenement na skalę światową. Można by to zastosować w gazie w łupkach. Elementy technologii są. Tylko Platforma Obywatelska wolała wydać wszystko innym. Patrzcie, jak głośno było niedawno o koncesji o podatkach na opodatkowania miedzi, srebra, niektórych kopalin, tak to nazwano. Tak samo chce się zrobić w przypadku gazu w łupkach.
Otóż taki jest problem. Jeśli my mamy złoże, Państwo pozwolą, że ja podejdę. Jeśli mamy jakieś złoże, w jednym miejscu są lepsze warunki, taniej się eksploatuje, w innym trudniej, w jednym jest 2% miedzi, w innych prawie 3,5 czy 4% miedzi. Plus dodatkowo srebro, gdzie indziej nie ma. I teraz jeżeli my wszędzie tu się opłacimy dobywać, pobudowaliśmy jedną, drugą, trzecią budowę. Jeżeli teraz ktoś podnosi cenę, podnosi podatek jakiś, wprowadza podatek, który opodatkowuje kopalninę, tylko że oderwano, odspojono od skały, prawda, na dnie, na głębokości 1000 metrów, to teraz, żeby ten podatek zapłacić, wydobywamy kopalinę, która już nie ma tylko 2%, tylko musi być 2,2. Tak? Jeśli to będzie 10% podatek, załóżmy. Aha. No to w takim razie część złoża wykreślamy. Tego złoża nie ma, bo nam się nie opłaca eksploatować. No ale jeszcze ktoś podniesie wyżej, to jeszcze większą część złoża wykreślamy, no to jeszcze większą, jak więcej, no to jeszcze większą. Złoża nie ma. Było, nie ma. Geologia się nie zmieniła. Zmieniły się podatki. Co to oznacza? Mieliśmy tutaj kopalnię, no to ją likwidujemy. Ktoś zainwestował kilka miliardów złotych, żeby kopalnię wybudować. Tutaj będzie brane łącznie 200 milionów złotych na przykład na rok czy na kwartał. Ale my ponosimy potężne straty. Po pierwsze, do tego złoża już nigdy nie wrócimy, bo kopalnia zalana i po prostu likwidujemy kopalnię. Czyli to jest skrajnie szkodliwe działanie przeciwko państwu i pokoleniom, które były i które będą żyły. To jest na teraz. Wziął na chapoś. To jest tak, jakbyśmy poszli i powiedzmy, że pani ma duży sad i pan chce, umawia się, będę u pani, zerwę jabłka wszystkie, sprzedam, zapłacę pani coś w rodzaju podatku. Pan mówi, dobrze, ale pan mówi, ja będę płacił od sztuki jabłka. A, od sztuki, no dobrze. No i to był błąd. Dlatego, że ten pan, co zrobi? Przyjdzie, ale nie będę ja bo to jest bardzo niedobre, to ja. Wybierze tylko najmniej, te najładniejsze jabłka z dołu. Tak? Nie będzie tam skakał po drzewie, drabiny, to jest drogie. Najwięcej zarobi na tych na dole jabłkach. Czyli wybierze najładniejsze jabłka, 10%, resztę zmarnuje, zniknie. Zapłaci od jabłka, zapłaci. Umowa dotrzymana. I takie jest gospodarowanie Tuskowe w tej chwili. Pytanie, ile tego gazu mamy? Otóż każda wartość, którą dzisiaj podamy, jest prawdziwa. Jeśli chcemy opierać się na wierce. Otóż jeśli ktoś wykona jedno wiercenie i trafi na gaz w tym miejscu, prawda? Mamy wielkie jakieś serię złóż, to powie, że może być tyle metrów sześciennych, 5 bilionów metrów sześciennych w całej Polsce, bo to jest ekstrapolacja. No tak, tyle może być. Jeśli ktoś wykona dużo odwierków, w jednym jest, w drugim nie ma, uśrednia, to wychodzi mu, że jest tyle. Tak? I właśnie ta wartość wyszła kilka lat temu, jak ją liczyłem. Ale to jest inną metodą szacowania, jak się nie wie, co wiercenie robi. Przez przypadek, albo nie przez przypadek, tą wartość potwierdzi Państwowy Instytut Geologiczny, później podając jako wartość maksymalną, tylko że oni zrobili to za 20 milionów może złotych, ja nie wiem, a ja zrobiłem to za darmo. I teraz, Państwa, my nie wiemy dzisiaj dlaczego, dlatego że do dzisiaj w Polsce są wykonane tylko 4 wiercenia ze szczeliną. Powinno być 200-300. I były, bo gdybyśmy dalej rządzili. I na pewno nie byłyby wydane wszystkie koncesje, to na 100%, to absolutnie. Co najwyżej do dzisiaj połowę, z czego 3/4 byłoby w rękach Polski. Otóż, co jest jeszcze istotne? Firmy, które uzyskały te koncesje, dostały także informację geologiczną, czyli całą wiedzę, którą my posiadamy, geologii tego terenu, za darmo, tą detaliczną, która kosztuje miliardy i to zostanie za darmo, w formie cyfrowej, czyli takiej, czy można przegrać na komputerze. A więc, myśmy do tego dołożyli. I co firmy robią? Wziął informację geologiczną, teraz oddają koncesję. Półtorej roku temu do Tuska mówiłem, wyjdą i wymieniłem. ExxonMobil, Marathon Oil, Talisman. Ja to mówiłem do niego. Albo pisałem, rozmawiałem. To nic nie pomagało. I dzisiaj to widzimy, że tak się dzieje. To jest, jak ktoś się zajmuje czymś, to siedzi samochodem i widzi, że inny samochód jedzie, zbliża się do zakrętu, który można pokonać z prędkością z ostrego zakrętu 45 km na godzinę mniej więcej. Ktoś jedzie 120 na godzinę, to 2 sekundy przed
zakrętem, zanim dojedzie do zakrętu, wszyscy już wiemy, że ten samochód się wywróci. Tak? Że on wypadnie z zakrętu. No i dlatego to widać. Jeśli ktoś się czymś zajmie, to widać. Teraz pytanie, czy to było specjalnie zrobione, czy niekompetencja, indolencja czy niekompetencja? Proszę Państwa, ja uważam, że takim durniem być nie można. Nie ma takich durniów. Zapis, który został odrzucony także ostatnio przez Platformę Obywatelską, ale który był przygotowany przez jeszcze w 2007 roku, był taki. Służba geologiczna powstaje, służba geologiczna mówi, ile złoże jest warte i proponuje udziałowcowi tyle, a tyle, który robi wiercenia, koncesjonobiorcy, tyle, a tyle chcemy procent udziału w złożu, tak? Przy eksploatacji w kopalinie i będziemy ją razem, mają wspólną spółkę, będziemy sprzedawać. Kto mówił, dobrze, zgadzamy się, no to tyle jest. Ale jeśli się nie zgadza, to robimy w ten sposób, idziemy z przetargiem. Kto da mniej, nie więcej, tylko mniej. My proponujemy, że będzie, że państwo chce mieć 49%. Ktoś mówi, tu nikt nie, dopiero przy 38. Dobrze, 38, tylko ty musisz spłacić tamtego. Dobrze, spłaca, wszystko jest załatwione. Czyli przetarg, aukcja holenderska. Jest przetarg, a to właśnie nam Unia zarzuciła, że nie ma przetargów. Były przetargi, bo to jest rodzaj przetargu, taka aukcja. Jak sobie dzisiaj wyobrażam budowanie potęgi Polski w opartej o surowce? A właśnie tak. Musi być Ministerstwo Surowców, można dołożyć energii, które będzie miało swojego głównego rola kraju i zarządzało trzema głównymi elementami. Służbą geologiczną jako organem państwa, administracją geologiczną różnego szczebla i Wyższym Urzędem Górniczym. Dopiero potem przedsiębiorstwa, badania naukowe. Dziś to wszystko. Nie może jednostka naukowa decydować o... Bo może doradzić, ale nie rządzić. Jako naukowiec Państwu to mówię, że naprawdę to byłoby źle. Popatrzmy, jak wygląda teraz produkcja na świecie węgla. Z czołowych producentów Polska jeszcze można powiedzieć, że jest czołowym producentem. W ciągu ostatnich 11 lat jedynie Polska zmniejszyła produkcję węgla. Jedynie Polska. Wszystkie inne kraje, Chiny nawet można powiedzieć teraz, Chiny produkują więcej węgla niż wszystkie kraje razem wzięte. Nie przyjmują się. Więc jeśli my mówimy o jakiejś polityce klimatycznej, darujmy to sobie w ogóle tą naszą rozmowę. Ten nasz wpływ jest żenująco niski. Kiedyś był rzędu 3%, a teraz to już nawet nie wiem. Węgle brunatne. Mamy kilkanaście procent zasobu węgla brunatnego, ale technologie, które możemy zastosować, spowodują, że tego węgla jest wielokrotnie więcej. To byłoby zgazowanie podziemne mikrobiologiczne, bez emisji CO2. Czyli bakterie wpuszczamy w złoże, cieniutkie warstwy, które nikt nigdy nie kopał. Bakterie powolutku zjadają sobie to, emitują metan, wodór, otwory wiertnicze wysysają. Oprócz tego bardzo dobre nawozy naturalne, które z byle piachu robią dobrą glebę, kwasy humne. I wracając do dwutlenku węgla, i znowu pozwolą Państwo, że podejdę. Otóż to, co tutaj widzimy, Azja, Ameryka Północna, Południowa, Afryka, kontynenty, i tu ludzie trochę emitują CO2, ale zobaczcie, to są grzbiety oceaniczne, z tych 40 tysięcy kilometrów ziejących szczelin, grzbiet w środku szczelina, ziejących dwutlenkiem węgla, metanem. Nikt nie wie dokładnie ile, można szacować, ale nie ma szans wiedzieć dokładnie ile. Nie ma takiego. W przestrzeni 1000-2000 kilometrów od tego istnieją tych grzbietów, są tak zwane smokersy, białe i czarne smokersy, które ciągle emitują ogromne ilości roztworów nasyconych solami CO2 metanu. Czyli to, co daje Ziemia, jest w mojej opinii dużo większe jak to, co daje człowiek. Dużo większe. Człowiek nie ma istotnego wpływu na klimat, jeśli w ogóle ma. W mojej opinii jest to ciągle niemierzalny efekt. Oczywiście, że tak, temperatura rośnie. Rośnie temperatura Ziemi, bo jedyną cechą
jedyną cechą niezmienną klimatu, absolutnie niezmienną, jest to, że on się zmienia. To jest niezmienna cecha. I teraz popatrzmy, co się dzieje z temperaturą. Mamy jeden z najstarszych w Europie, na świecie zapisów codziennych, zapisów temperatury w Krakowie. To jest średnie. Codziennie, czy średnie z siebie. Popatrzmy, jak się kochało, prawda? W ciągu roku takie skoki wielkie były. Kiedy człowiek nie miał żadnego wpływu na klimat, bo węgla nie wydobywano w końcu. Tak? I takie skoki były. Z średniej, proszę bardzo, 15 stopni w sierpniu, do średniej 21 stopni. To jest naprawdę dużo. A więc to oznaczało 40-stopniowe upały albo 0 stopni w nocy w sierpniu, no bo inaczej by zimowo, tak? Gdybyśmy dzisiaj mieli 0 stopni w nocy w sierpniu, to byśmy się zdziwili, prawda? Bywało! Proszę zobaczyć jeszcze tu niżej. I wahania są, prawda? Ale jest ten, faktycznie nie możemy, średnia rośnie i ta średnia urosła o mniej więcej tyle, czyli o jakieś powiedzmy 1 stopień czy 1,5, niech będzie stopień. Proszę Państwa, tak. Tutaj Kraków miał 30 tysięcy ludzi i obserwatorem było na brzegu miasta, w polu. Tu Kraków ma 800 tysięcy ludzi, obserwatorem jest w centrum, w tym samym miejscu. Tylko, że się rozrównie. Co byśmy zmierzyli? Rozrów miasta, bo jest tak w miejscu. To tak się dzieje. Ja nie mówię, że globalna temperatura nie rośnie. Tylko nie mogę się na to zgodzić, żeby bez dowodu odkryć, że to człowiek. Koincydencja nie znaczy przyczyn. Tak? Jeżeli ja się przewrócę na schodach, będę szedł i przewrócę się na schodach, a tam ktoś będzie pił łódkę, to znaczy, że ja się przewróciłem przez to, że ja jestem pijany? Nie. Nie ma jest koincydencja. Jest jakaś zbieżność, ale nie ma bezpośrednich dowodów, związków przyczynowo-skutkowych, które można udowodnić się w 100%. Więc na razie przede wszystkim badajmy to, obserwujmy, a nie podejmujmy decyzje, które niszczą po prostu narody, tak jak nas. Popatrzmy sobie jeszcze, jakie interesy ma państwo, bo wróćmy do gazu w łupkach, w ogóle do surowców, jakie interesy ma państwo w inwestowaniu w surowce i jakie interesy ma przedsiębiorca. Państwo co musi zrobić? Musi podnieść koszty badań geologicznych, utrzymać firmy poszukiwawcze, badawcze jednostki, tak, w sensie geologicznym. Mnie utrzymywać, prawda? Może ja aż tak drogo nie kosztuję, no ale też, prawda, o której badania jakieś geologiczne robi Instytut Nauk Geologicznych jest w Wrocławiu. To są jakieś badania naukowe, które się do czegoś tam przyczyniają. Zbieramy tak zwaną informację geologiczną. Potem musi zapewnić uwarunkowania prawne, prawda? To też przecież kosztuje. Sądy, administracja cała, ma być wiarygodność, ma być infrastruktura, drogi, prąd, które prowadzi się, no to wszystko trzeba dać, prawda? Służba geologiczna, która działa, powinna działać, nie działa. Tylko tak jak trzeba. No, a co mam w zamian? Ma mieć jakiś tam zysk, ale implikowany, to jest najważniejsze. Jest implikowany, to znaczy ten pośredni. Jeżeli ktoś, mamy w jakiejś miejscowości jest duże bezrobocie i naraz jest odkryte złoże, to kilkaset osób na początku dostaje pracę. Kilkaset osób utrzymuje następnych kilka osób, albo do kilka tysięcy nawet, bo są rodziny. Tak? Ktoś wybuduje hotel, ktoś wybuduje restaurację, wszystko zaczyna się kręcić. Bo kilkaset osób, kilka tysięcy ludzi pracuje i masz czego żyć, bo kilkaset osób pracuje w jakiejś niewielkiej kopalni. To są te ważne zyski implikowane. Potem wartość geopolityczna, jeśli to są surowce strategiczne, prawda, które trudno transportować na przykład i jest blisko, no tak jak gaz, tylko rurociągi jak do tych w istotny sposób dają możliwość transportu, to oznacza, że wartość geopolityczna kraju, który ma gaz u siebie, a dookoła nikt nie ma gazu, jest wielka. I taką wartość miałaby Polska. Już w 2012, gdybyśmy zaczęli eksploatować gaz, bo takie plany. No i oczywiście podatki.
ale wierzcie mi Państwo, z punktu widzenia państwa polskiego, także to nie jest najistotniejsze podatki. I oczywiście tu powinno jeszcze brakuje, powinno być tych podatków, jeszcze są oczywiście emerytury, o których Donald tu wspominał, bo ktoś mu o tym powiedział, że tak to mogło być, bo tak, tak jest w Norwegii. Ale nie implementowano systemu norweskiego, zresztą to było niemożliwe w Polsce, w ogóle nie było rynku na to. Nie tak należało być. Natomiast inwestor, cóż inwestor? Inwestor ma tak, musi ponieść wszelkie koszty poszukiwań. Od razu, w przypadku gazu łupka, jedna koncesja, 100 milionów dolarów trzeba mieć natychmiast. I to nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. To jest na dworze, bo jak wróżyła. Ma oczywiście opłaty różne. Jeśli będzie eksploatował, eksploatacyjne, środowiskowe, na kultywację, odkładać pieniądze i tak dalej. Musi mieć też na podatki. Bo te podatki oczywiście tutaj są. Prawda? Mało tego, nie wie, jakie będą te podatki, to jest ryzyko. Każdy z tych działań jest objęty jakimś ryzykiem. Ryzyko związane z czasem, z polityką, z łapownictwem, że coś się nie uda, to wszystko jest ryzyko. To firmy liczą. Każdy ten swój element liczą jako ryzyko. Jeżeli coś się dłużej przeciąga, to ryzyko rośnie. I w tej chwili w Polsce, ponieważ ciągle nie ma odpowiedniej regulacji prawnej, to ryzyko tak rosło, że poważne firmy po prostu wychodzą. To mają mniejsze ryzyko gdziekolwiek indziej. I może być lepsze złoża, więcej gazu, droższy gaz, a i tak wyjdzie. Ponieważ ryzyko jest. To jest ten cud Donalda Tuska. Podniósł ryzyko polityczne eksponencjalnie. Posłuchaj. A czym sobie ma rekompensować? Tylko ceną sprzedaży. Tyle, ile uzyska ze sprzedaży. Więc ten gaz musiał być bardzo drogi. Donald Tusk swoje nieudacznictwo, jeśli to jest nieudacznictwo, podniósł cenę gazu i ropy w Polsce może dwukrotnie już. Tylko tym, że nic nie robi. Że psu. Takiego mamy premiera. Ja o tym wielokrotnie pisałem, to jest też przykład artykułu, serdecznie zapraszam. Co się w tej chwili dzieje, żebym ja mógł ja Państwu to jeszcze skomentował? Otóż niedawno było o Jamał 2, że taką pieremyczkę chcieli tak zwaną zrobić Rosjanie. Oczywiście, proszę Państwa, gdyby oni to zrobili, to by doprowadzili gaz, swój gaz, wielkimi rurociągami do potencjalnych, jeszcze jedynych odbiorców, którzy mogli od nas ten gaz kupić. Czyli sytuacja jest taka. Lotos chcą sprzedać, który ma infrastrukturę do eksportu gazu skroplonego. Świnoujście zatkane, port Świnoujście zatkane dla wielkich skarbów, bo idzie Nord Stream. Wszyscy mają dookoła, a szczególnie a Polska też, podpisane fatalne, zobowiązujące umowy na wielolecia do odbioru gazu z Rosji. Więcej tego gazu i tak wiele nikt nie potrzebuje. To oznacza, że od nas tego gazu i tak nikt nie kupi. Mamy gaz? Nie mamy gazu. Donald Tusk. Co tu Donalda Tuska? Chce teraz Donald Tusk robić coś takiego jak NOPE, Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych. Piękna nazwa. Zgodzicie się Państwo. Tylko, że to jest jeden mankament. To jest skopiowane zapisy są z tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował w 2007, a potem jeszcze w 2012 roku ja zgłaszałem po raz drugi, jak już zostałem posłem. I co to jest to NOK? To ma być spółka akcyjna, czyli ma obejmować udziałami to, co ja chciałem, żeby to był organ państwa. To tutaj ma być spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa. Różnica jest duża, bo ona ma objąć udziałami wszystkie koncesje na kopaliny energetyczne, węgiel brunatny, kamienny, ropę, gaz, ale jest spółką akcyjną. Co to oznacza, że prędzej czy później jakiś rząd to sprzeda? Czy utracimy kontrolę nad własnymi złożami? A za ile sprzeda? Nie trudno się domyśleć. Za bestem, tak jak zrobili to z KGHM-em. Za kilkuletnią dywidendę sprzedali 10%. To, co by w kilku lat uzyskali, to uzyskali w ciągu jednego roku. Ale 10% akcji już nie mamy. Tutaj mamy wnioski, których ja detalicznie nie będę omawiał, bo Państwo mogą sami to przeczytać, ale chciałbym podsumować. Naprawdę mamy ciągle jest szansę.
ale trzeba po prostu wyrwać władzę z gardła i zacząć porządkować sprawy Polski. Jak najszybciej. No, mam nadzieję, że to się uda. Uda się, jestem przekonany. Tak jak ktoś mówił, że się nie uda, to zawsze bardzo często się myli. Jeśli 100 powie, że się nie uda, a jeden powie, że się uda, to ja wierzę, że to mówi, że się uda. Proszę zwrócić uwagę, Kopernik był sam. Wszyscy mówili, że Ziemia jest w środku świata. On mówi, że jest odwrotnie. Był jeden. Więc to nie jest tak, że jak jest większość, to ma rację. Wiedza musi mieć rację. Wiedza. Postęp. I jeden z wielkich odkrywców amerykańskich powiedział w 1967 roku, że człowiek nigdy nie wyląduje na Księżycu bez względu na przyszłe zdobycze nauki. Proszę Państwa, 2 lata później niecałe człowiek wylądował na Księżycu. Bracia Wright, ci, którzy ponoć pierwsi polecieli, bo to są różne opinie, polecieli samolotem, skonstruowanym przez siebie samolotem. Jeden do drugiego powiedział, że człowiek nie będzie latał co najmniej jeszcze przez 50 lat. Po kilku latach sami polecieli. Od tego czasu jeden z tych bracia powiedział, że nigdy nie będą już przewidywali, co się będzie działo w przyszłości. A przyszłość jest bardziej optymistyczna, niż by się zdawało, jeśli chodzi o postęp ludzkości. Ale były też takie przypadki, że jeszcze Państwo starsi z pewnością pamiętają, że wielu lekarzy jeszcze w 60-tych latach mówiło, że tytoń jest, palenie tytoniu jest bardzo zdrowe dla człowieka. No jest. To my dzisiaj wiemy, że nie jest. No i tak dalej. Ferdynand Foch, ten, który wygrał pierwszą, można powiedzieć, pierwszą wojnę światową, powiedział, że samoloty są interesującą zabawką, ale nie mają żadnego znaczenia militarnego. Państwo, teraz wojny prowadzi się wyłącznie samolotami, a już dzisiaj bezzałogowymi. Tak? I tak dalej. Co trzeba zrobić? Trzeba natychmiast zrobić audyt, lepsze prawo, lepsze organy państwa, zobaczyć, co się dzieje, przejrzeć te koncesje. Ja próbowałem powołać Komisję Surowców i Energii w Sejmie, oczywiście nie udało się, dwukrotnie się nie udało, ale będę uparty, będę starał się dalej to robić. Jesteśmy w stanie naprawdę osiągnąć sukces. Jestem przekonany, że gaz w łupkach popłynie pierwszy za 2 lata, co najmniej za 2 lata, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości obejmie władzę. Wcześniej nie wiem, ale 2 lata wystarczą do tego, żeby gaz popłynął, tak jak ja to dzisiaj oceniam. I jeszcze krótka informacja, bo Państwo zapewne nie, to o tym też nie słyszeli kiedyś, kiedy za to, że taki, tak to odbieram, jak w akcie zemsty, firma Axel Springer w jednym z swoich gazet opisała, że ja tam sobie coś przytuliłem za przeproszeniem, a choć chodziło o zemstę, bo to był artykuł, pomagał Rydzykowi, teraz pomógł sobie. Oczywiście wygrałem po 3 latach, ponad 2, proces, gdzie w pierwszej, w drugiej instancji odwoływali się, wygrałem cały proces. Są przeprosiny ostateczne, które się pokazały, wypłacone jakieś zadośćuczynienie. Ale proszę Państwa, zwróćmy uwagę jedno. Axel Springer miał 3. Przeprosiny, zadośćuczynienie i sprostowanie przy archiwalnych artykułach na serwerach swoich. Do dzisiaj tego nie uczynił, tego nie widać. Czy zignorował wyrok polskiego sądu, mimo że pierwsza instancja, druga i sąd egzekucyjny. Sąd egzekucyjny również to nakazał i też się udało. Warto co się z mediami dzieje, bo tutaj nawiązuję, to już będziemy kończyć. Proszę Państwa, kiedy pierwszy raz mówiłem o geotermii toruńskiej, warto rozmawiać, w 2009 roku, to tego programu nie można było obejrzeć w internecie. Wszystkie inne, tak? Tutaj trzeba było jakąś opłatę techniczną, ale nie wiadomo, jak i komu ją płacić. W mediach publicznych opłata techniczna. No, trudno by uwierzyć, ale tu niestety tak jest napisane. To jest, że opłata techniczna ze względu koncesyjnych nie jest aktywna, ale aby obejrzeć ten program, należy wnieść opłatę techniczną. Państwo coś takiego widzieli? W mediach publicznych. I w następnym odcinku, kiedy mówię o gazie w łupkach, 2 lata później, program zamknięty jak na razie bez powrotu. Dobrze, proszę Państwa, to tyle. A dla Państwa już na koniec mała taka zachęta, bo tutaj Pan Dyrektor mówił o tej hali, gdzie PO się bawiło.
przepraszam, miało kongres, to bawiliśmy się chyba, patrząc na nich, to od razu taką fraszkę napisałem, kilka fraszek, no jedna z nich tutaj jest. Park rozrywki i hala Kapelusz, bo ta hala nazywała się Kapelusz, gdzie oni się bawili, w Katowicach. Obok i tam planetarium i zoo jest. Obok planetarium zoo kongres robi partia PO. Stąd kosmiczne obietnice, małpowanie PiSu, prycie. Że w miasteczku to wesołym z kapelusza, bo nie z głowy, Tusk wyciągnie sztuczką cuda. Pustka, zdrada, fałsz, obłuda. Ja tutaj kilka takich tomików mam, to Państwo jak sobie zechcą, to mogą wziąć. A jeszcze jedną rzecz, którą zaobserwowałem, proszę Państwa, ciekawe, w Sejmie często jest sporo posłów, którzy chcą... A proszę, proszę, nie brać teraz. Nie, 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 nie. Proszę, proszę, nie. Tu są... O, nie, teraz nie. Tu do Pani Dyrektor. Tu się... Proszę, Pani Dyrektor, wziąć. Zaobserwowałem, że jest jakaś taka chęć jakby nawiązania kontaktu z Jarosławem Kaczyńskim posłów innym niż z PiSu. I tak to napisałem w sumie krótko. Jak to w piątki posłów Rzesza jest w kolejce do prezesa. Lecz odstępstwa są od normy. Stoją także ci z Platformy. A gdy słupki spadną marnie, wielu stanie. Solidarnie. I trzecia rzecz. Na zakończenie. To jest fraszka z 2011 roku. Po wyborach było. Chyba to, już nie pamiętam teraz. Przewidywałem wtedy tak. Po i po. Proszę bardzo, chętnie będę rozmawiał. Bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi. I przede wszystkim za ten wykład. Myślę, że wielu z nas przekonało się, że geologia może być niezwykle interesująca, ale także jest to tutaj bardzo ważna dla kraju, bo przecież tutaj wiele elementów strategicznych można z tej geologii wyciągnąć dla każdego państwa. Ale ja jeszcze szczególnie dziękuję za ten optymizm, bo istotnie jest nam potrzebny optymizm. I te oznaki już dzisiaj pewnego umiejętności żartowania i śmiania się, o którym pan dyrektor tutaj mówił, to też jest sygnał, że społeczeństwo zaczyna się już budzić. I to jest dobry znak. Jak w czasie II wojny światowej pojawiły się w Warszawie piosenki satyryczne i humor, to znaczy, że społeczeństwo już może być groźne dla przeciwnika. I dzisiaj, kiedy słyszymy tego typu żarty, które się pojawiają, to jest oznaka. I podtrzymujmy ten optymizm. I myślę, że za dwa lata nie tylko, że PiS osiągnie z koalicjantami, którzy będą z tej samej listy, ale o kampanii wyborczej, o sposobie głosowania, o tych sprawach będziemy jeszcze mówili dzisiaj tego wątku, przecież nie będziemy kontynuowali. To nie tylko będzie to większość do rządzenia potrzebna, ale w ślad za naszymi przyjaciółmi z Węgrami będzie to większość także konstytucyjna, że będziemy mogli zmienić konstytucję. Oby tak się stało. Oby to ten optymizm, którym pan tu nas zaraża, był rzeczywiście prawdziwy i się sprawdzi. A teraz przechodzimy do już ostatniej części, do zadawania pytań. Bardzo proszę, proszę cię, Michał. Dziękuję. Ja w latach 70. zapoznałem się z profesorem. Jeśli mógłbyś głośniej. W latach 70. zapoznałem się z profesorem, który prowadził katedrę na polityce, technologii, nafty i węgla. Czy jeszcze istnieją takie ośrodki naukowe, z których możecie Państwo tam polecać na szczeblu centralnym? I czy jeszcze jest i tu są w tych politechnikach? Jaki jest zasób tej wiedzy naukowej, działań naukowych politechnik? To jest jedno pytanie. Czy my tam w Lubinie wydobywamy jeszcze oprócz srebra z tych szlamów różnych, czy wydobywamy również złoto? No i ostatnie takie pytanie trochę śmieszne, ale mamy tu na Dolnym Śląsku złoto ryj, złoty stok. Czy tam coś jeszcze wypełnia się, czy nie? Wszystko wyczerpane. Proszę Państwa, oczywiście, że istnieją, ale proszę pamiętać, że geologia to przecież nie uniwersytetem. Na Polsce nie ma geologii. Jest górnictwo. To są techniczne sprawy.
A jest instruktor, jest i on funkcjonuje, tak. Ale jest przede wszystkim taki największy, jest osobny instytut branżowy, jednostka naukowa, nazywa się Instytut Nafty i Gazu w Krośnie. Z tym, że oni więcej nie jest w Krakowie. Ja z nimi też współpracuję, także istnieją i myślę, że będą się rozwijały w Polsce. Drugie pytanie, tak, wielkim potencjał ma właśnie te hałdy, które kiedyś odrzucano, a dzisiaj one są, mogą być wielkim źródłem surowców, szczególnie pierwiastków ziem rzadkich. Złoto się wydobywa, to jest kilka ton rocznie w KGHM. Nie? Nie jeden. To nie są hałdy, to są się złoża wtórne antropogeniczne, tak można powiedzieć, które mają większą wartość niż czasami niż kopalina, którą się w tych urabia. Trzecie pytanie. O złotoryi. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Złoże zależy od technologii, jaką posiadamy. Otóż w powietrzu znajduje się, w złomie, który mamy gdzieś tam, jest sporo złota. Tylko nam się go nie opłaca wydobywać. Ale mając odpowiednią technologię, która spowoduje, że się będzie opłacało, to znaczy, że tam złoto jest. Tak, tego nie ma. To samo ze złożami. Jeżeli mamy na głębokości 50 metrów pokład węgla brunatnego, to znaczy, że nie mamy złoża, bo się nie opłaci go wydobyć. Jeśli mamy na głębokości 60 metrów drugie 2 metry, w innym, też 2 metry na innym miejscu, też się nie opłaci wydobywać. Ale jeśli mamy jeden nad drugim po te 2 metry i oddzielony tą 10-metrową warstwą osadów innych, płonych, to już jest złoże i to duże, bo 2 razy po 2 metry. Więc na tym polega geologia. Pierwsze pytanie, czy co jest i w jaki sposób to wziąć, czy się to opłaci. To tyle. Dlatego to, co robi w tej chwili rząd, to wygląda tak, jakby chciał. Złoże jest, geologia jest, głupki są i tak dalej, ale natomiast nie ma eksploatacji. Ja kiedyś mieszkałam w Małbrzychu dawno temu i krótko. Mieszkałam w Małbrzychu dawno temu i krótko, ale tam było bardzo dużo hałd po budownictwie węgla kamiennego. Czy z tymi hałdami się coś robi, czy będzie się coś robić, czy są jakieś plany? Nic o tym nie wiem, raczej one mogą ulegać rekultywacji. Węgiel to jest specyficzna, tam jeśli jest hałda, to są płony. Tam mogą być elementy, to już no może zarosnąć, to mogą być ładne pagórki do zjeżdżania na nartach, ale nie widzę w tej chwili możliwości. Wiem, że czasami część wykorzystuje się jako podsypkę pod autostrady, pod drogi i tak dalej. Panie profesorze, nasze państwo podejmowało różne próby niezależnienia się od dostaw i ropy, i gazu ze Związku Radzieckiego. Też próby sięgające czasów komunistycznych, podpólnocnych, próba niezależnienia się od rurociągu przyjąć. Ale potem był pomysł rurociągu norweskiego. Potem zniknął. Był pomysł świnoportu, portu do przeładunku węgla tego gazu skroplonego. Pomysł zginął, bo ja słyszałem ostatnio, ta firma strajkowała. Teraz sprawa... Nie, myślę, głupów. że będzie. Tych sprawa tych głupów też właściwie jakoś tak powoli się rozmywa. Wicepremier Pawlak podpisuje umowę z Rosjanami na dostawę gazu, podobną do tej, jaka była na Ukrainie, gdzie płaci się za ilość gazu zamówionego, a nie za ilość gazu zużytego. Kto w takim razie tutaj za tym wszystkim stoi? To nie chce dopuścić do tego, żebyśmy w jakiś sposób się stali niezależni tylko i wyłącznie od Rosji, jeśli chodzi o dostawy gazu. No cóż, robi najprawdopodobniej ten, komu na tym zależy, a zależy temu, który produkuje. No, ja nie znam relacji, powiedzmy, no nie chciałbym nawet niespecjalnie wnikać. Ja jestem od tego, żeby umieć znaleźć pieniądze, a nie żeby wydać. Od tego są już niech będą inni. Te pieniądze są w naszej ziemi i tego chcemy się trzymać. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie? Bardzo proszę, pan Koron Borowiecki. Ja tak, jest prawie spokojnie pana wyglądał i taki mamy
smutny ten obraz, bo ja patrzę na to tak, bo to nie jest sprawa, proszę Państwa, czy z jednego rządu, takiego czy innego. Ja mam obraz, jakby ja nie jestem naukowcem, nie jestem geologiem, ale w końcu Polska ma geologię, ma geologię. Zbudowaliśmy KGHM, rozwinęliśmy przemysł węglowy, mimo to powiedzieć, że pan profesor jest młodym naukowcem geologii, tylko nauczyła jakaś szkoła mistrzowska i tak dalej, tak? No mamy geologię, ale przecież to właśnie jakby takie sprawy, takie tematy, jak pan poruszał, czy to gastarki, czy takie minerały, tak? To powinien być głos nauki zasadniczej. To nie jest głos rząd, jest tylko jakby tutaj, jakby no, rząd oczywiście reguluje wiele. Wiadomo, że ryba przyniesie od głowy, jak jest zły rząd, to jest źle, ale ja tego głosu nauki, myśmy cały ten obraz pana profesora, tej relacji tutaj, dla mnie był takim smutnym obrazem. Bo to nie może być tak, żeby wszystko zależało od rządu pana Tuska, czy od rządu pana Kaczyńskiego. Znaczy, my jesteśmy poważnym 40-milionowym narodem i jeżeli mamy tą naukę, no to dlaczego my nie słyszymy głosu naukowców? Dlaczego my nie słyszymy alarmu? Dlaczego my nie słyszymy jakby na takiego poważnego głosu? Znaczy, to nie chodzi tylko o jeden wykład tutaj u nas, prawda? Powinny być, więc proszę pana o odpowiedź na ten temat. Ja panu... Już odpowiem, tak. Otóż odkąd zacząłem podważać czy twierdzić, że nie ma w Polsce służby geologicznej, która tym rzeczami ma się zająć, a ambicje takie ma Państwowy Instytut Geologiczny, który, można powiedzieć, monopolizuje badania geologiczne w Polsce, bo tam pracuje więcej jak połowa geologów zajmujących się badaniami geologicznymi w Polsce, tak? Bo to trochę AGH jeszcze spora, poza tym na Uniwersytecie Wrocławskim kilkudziesięciu w Poznaniu, na Śląsku. I to wszystko, a tam mamy 900 ludzi zatrudnionych już w tej chwili, 800 co się tatu, więc każde, tam są tak, zlecenia rządowe, czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na potrzeby geologii, tam jest ponad 100 milionów złotych rocznie, plus naukowe, no sprawy, no i tak jest dobrze, no, tym ludziom jest dobrze. Skoro im jest dobrze, no to nie będą zmieniać. A ponieważ mają głos decydujący, bo ich jest najwięcej, ja nie jestem w stanie dostać, gwarantuję panu, panie doktorze, nie jestem w stanie dostać żadnego grantu naukowego w tej chwili, jeżeli ja bym był kierownikiem rządu. Nic. Będę wycięty w pień we wszystkich. Ale tam się nie są ludzie na tym, ale jakiegoś interesu, jakiegoś... Ja już nie oceniam, to proszę to, tak. To jest, to chodzimy w sprawie oceny politycznej. Ja odpowiadam merytorycznie. Nie ma szans na zrobienie polskiej geologii i korzystanie z surowców, jeśli będą się zajmować tym tylko naukowcy. I ja to mówię jako naukowiec również. Jestem dlatego mocno, możemy być wyklęty w tym towarzystwie, bardzo często. Chociaż wielu mnie wspiera, bo wie, że to prawda, ale siedzą cicho, bo od razu stracą. Ci, co próbują podnosić głowę w Państwowym Instytucie Geologicznym, zostaną wycinani w pień. Tak to wygląda. Pan Stanisław Wojski. Panie profesorze, panie pośle, dziękuję bardzo za niezwykle klarowne i agresywne przedstawienie. Natomiast za takie pytanie. Co my tutaj obecni możemy zrobić, aby przyczynić się do tego, żeby te wszystkie sprawy trafiły pod strzechy i żeby znalazły realizację taką, jak należy. Dlatego, że no, chciałbym znaleźć takie słowo, że miło się. No, tutaj rzeczywiście już pan dotyka tak, jakbym miał organizować politycznie sprawę. No, oczywiście ja jestem w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że to musi się wszystkim w program partyjny zamienić i on się zamienia w program partyjny, jak państwo tu widzieli, no, uczestniczę dość żywo w tych pracach, gdzieś tam to się znajdzie, może w takiej czy innej formie, ale jednocześnie bądźmy, po angielsku mówię updated, czy wiedzmy, co się dzieje. W związku z tym, jeszcze raz mówię, jeśli Państwo chcą wiedzieć, bo od tego musimy zacząć, żeby się skrzyknąć jak trzeba, zostawcie swoje namiary internetowe, jeśli sobie życzycie i będziemy wysyłać informacje. Na razie wiedza wystarczy. Jeśli każdy z nas ją przekaże komuś obok, tym, którzy są zatruci tymi mediami przyrządowymi, tak? Bo to są media przyrządowe, to nie są żadne media, tylko to są przyrządy jakieś, prawda? Przyrządy. To już wystarczy.
Przecież władza się boi, to co tutaj było powiedziane, boi się wiedzy, żeby ludzie wiedzieli, i boi się ośmieszenia. I ja staram się dystrybuować i wiedzę, i Państwo jak widzą, również te fraszki, także i ośmieszanie. Od już lat to prowadzę i to się jakoś tam rozwija. Także internetowo pojawia się to na Twitterze ostatnio, pojawia się na Facebooku. No ale niestety, no trzeba do tego medium się przekonać, mieć swój adres internetowy, mieć internet i po prostu walczyć wtedy dopiero, bo my wiemy, co możemy robić. Tak my nie wiemy. To bardzo słuszna uwaga. No co możemy zrobić? No jesteśmy... Wydaje nam się, że tu nas przyszło iluś tam 40 czy ileś osób, ale jak się poda informacje przez internet, to już są miliony. I tych się władza boi. Bardzo proszę, tak. Chciałem zapytać Panie Pośle o taką rzecz, jakby wiesz, to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jak kwestionuje wydawanie tych koncesji. Czy jest taka nadzieja, że te koncesje zostaną cofnięte? Ja bym powiedział, że to już nie jest nadzieja, bo koncesje będą wygaszone, chyba że rząd zrobi jakiś potworny błąd, dlatego że jest określony czas i potem te koncesje, jeśli nie są wykonane badania, to koncesja ulega anulowaniu. Też nie, inaczej, kończy się koncesja na poszukiwanie, nie wydana jest koncesja na eksploatację. Więc jeśli jest wola rządu, to można zrobić. To można zrobić. Tu nie ma tragedii takiej, że my zupełnie utraciliśmy te... Dzisiaj mamy, nie mamy kontroli, to będzie powoli, jeśli dobry będzie rząd, to odzyska tą kontrolę. Tylko myśmy byli 4 lata przed wszystkimi w Europie. Pierwsze nasze koncesje wydane w przełomie 2006-2007, 4 lata po nas dopiero ktoś inny za tym się zainteresował w Europie. Czyli pierwszy zyskuje najwięcej. Jeśli państwo, pani, miałaby budkę z lodami jako jedyna i pierwsza we Wrocławiu, to do pani by 3 godziny stał. Całe miasto. Prawda? I pani by zebrała 10 zł za gałkę. Nie musiały być nawet bardzo smaczne. Ale one, to był produkt potrzebny w tym miejscu i teraz. Jeżeli ktoś, byłoby już 200 budek, to pani nic nie zrobi. I właśnie dochodzimy do sytuacji, że inni mają więcej. I to jest niepowetowana strata, do której już nie wrócimy. Już to było, to same wraca. To jest cud Donalda Tuska. Ja oceniam straty grubo ponad 100 miliardów złotych. Pan Andrzej Siciński, pani Cynik. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Mam brata geologa i twierdził, że cały szereg otworów wydobywczych w ropy naftowej na terenie Polski było zaszpuntowanych, nieużywanych, ponieważ obowiązywały normy wydobywcze radzieckie. Już nie rosyjskie, tylko jeszcze radzieckie. I w naszych warunkach one by mogły być eksploatowane, ale ponieważ oni mieli Morze Kaspijskie, Donbas i tak dalej, to były nieeksploatowane. Czy to dalej obowiązuje, czy nie? I drugie jeszcze sprawa taka historyczna. Na Dolnym Śląsku odkryto chyba w latach 70. bogate złoża metanu, które zawierały bardzo duże ilości helu. Amerykanie chcieli uzyskać dostęp do tych złóż i wydobywać ten hel, nawet chcieli budować rurociąg na skroplony hel. Oczywiście Rosjanie się nie zgodzili, on został też punktowany. Co z tym zrobić? Złoże helu w Odolanowie zostało, z tego co ja wiem, wyczerpane, a to spowodowało dwukrotny wzrost ceny helu na świecie. Polska była dużym producentem helu. Ja nie wiem, ile tam procent zostało, bo nie jestem w stanie, to są szczegóły, których ja nie wiem, prawda? Ja jestem bardziej, jaką strategię utworzyć, jak państwo ma funkcjonować i tego więcej nie wiem, ale to, co pan powiedział, to złoże zostało w dużym stopniu wyeksploatowane i to był udział amerykański. Oni w zasadzie już teraz przestali. Z tego, co ja wiem, ale przepraszam, jeśli mówię nieprawdę, bo to są szczegóły w jakimś jednym firmie, niewielkim złożu, bo ktoś słyszał o złożu helu. Ale proszę państwa, pan jedną rzecz bardzo krytycznie ważny dotknął. To, co w surowcach ja mówiłem. W surowcach czasem ważniejszy jest ten uboczny produkt. Tak jak hel, bo tam jest złoże metanu, może być złoże metanu, prawda? I będzie kilka procent helu i ten hel jest droższy niż ten metan. To jest istota dobrej polityki surowcowej, żeby brać wszystko i nie zostawiać złożu nic. Co się dzieje jeszcze w gazie w łupkach? To jest bardzo ważna sprawa, polityka podatkowa, którą chcą zrobić, jest bardzo niebezpieczna. W gazie w łupkach w pierwszym roku produkcja jest taka z otworu, w drugim tak, w trzecim tak,
czwartym taka i tak się... I przez 15 lat można eksploatować. To, co przez pierwsze 2 lata eksploatowano, mniej więcej tyle samo eksploatuje się przez następne 10. Tylko polityka podatkowa jest taka, że będzie eksploatowało się, opłacało tylko przez 2 lata, reszta nie. Czyli połowę gazu tracimy bez powrotu. To jest to, co robi rząd Donalda Tuska. Przygotowuje ten rząd Donalda Tuska. Trzeba mieć udziały w przedsięwzięciu, a nie podatki. A tutaj rosną podatki bardzo mocno i to spowoduje prawdopodobnie duże straty. Panie profesorze, ja się chciałam zapytać, jak walczyć z Greenpeace, z ekologami, którzy nam niszczą Polskę, polskich rolników i te ustawy, które zabraniają... Kontrolować, skąd mają pieniądze. Górników, pani klasy. Górników. Nie, wiem, to jest rozlew krwi, to jest to... Nie, jak wystarczy dobrze zamknąć kurek z pieniędzmi, to się natychmiast skończy. Mówię, bo ja nie mówię, że Greenpeace cały robi źle. Da? Są ludzie przekonani, młodzi, ale są tacy, którzy po prostu w cyniczny sposób zarabiają i blokują przedsięwzięcia, które są kluczowe. Nie wszędzie wszystko jest złe. Ale kontrola finansów dobra kontrola finansów spowodowałaby, że że Greenpeace w całości mógłby być na dobrych torach. Po raz drugi. Panie profesorze, ja jako obywatelka tego kraju po prostu powiem rzecz banalną na początku. Platformę trzeba pobić, trzeba wygrać wybory i żebyśmy my nareszcie doszli do głosu. To jest raz i na wstępie. A po drugie chciałam powiedzieć, że ja się boję tych nitek na tym Bałtyku. Ja się boję, bo oni nas marginalizują, oni nas po prostu odsuną, w ogóle my nie mamy nic do powiedzenia ponad głowami czy poza nami. Jakieś nitki sobie budują, prawda, czy Europa nic na to nie, Unia Europejska nic nie powie na to, że nam tu i dostęp do portu nam blokują i w ogóle coś nas tam urządzają bardzo nieładnie. Czy my naprawdę nie mamy prawa głosu na tej Unii? Kto, ja mówię, powiem, że ja tutaj tego pana, no nie chcę nazwiska wymienić, bo niby jest poważnym politykiem, ale człowiek, no pan Buzek, on właśnie z tymi nitkami, to on zawalił i my jesteśmy potrzebni, ale dobrze, ja mówię, przygotować się do wojny to jest najważniejsza rzecz w walki o pokój. Jak oni nas teraz zaskoczą, no to my nie mamy ani tej energetyki. No, jesteśmy w powijakach, jesteśmy jak przed II wojną światową, gdzie nie oddamy ani guzika, prawda? Mamy wspaniałych ludzi, mamy naprawdę cudownych naukowców i to wszystko nic nie damy rady zrobić. Żeby coś z tymi nitkami, jak oni następną jeszcze nitkę zaczną budować, to ja chyba dostanę jakiegoś szału i pójdę gdzieś do telewizji i zacznę ksiokrzyć na głos. Dziękuję pani bardzo. Proszę Państwa, w 2007 roku, kiedy rząd już prawie nie istniał, bo było po wyborach przegranej przez Prawo i Sprawiedliwość, byłem gospodarzem HELCOM. HELCOM to jest konferencja ministrów środowiska Morza Bałtyckiego. Odbyła się w Krakowie. I tam po 3 godzinach takich ostrych dyskusji nad jednym punktem, punktu było bardzo dużo, one szły bardzo szybko, tutaj żeśmy zatrzymali się na 3 godziny. Ja się uparłem, że nie wolno stosować rtęci, nie wolno uwalniać rtęci w żadnym procesie technologicznym. I dlaczego tak było? Otóż zgodzili się ostatecznie na tym Rosjanie, Niemcy i to zostało przyjęte. I dlaczego to o to chodziło? Otóż wtedy oczywiście Nord Streamu nie było, tylko były przepychanki o ten Nord Stream. I gdyby tego utrzymano, to Nord Stream by nie powstał przez wiele lat, a może i wcale, dlatego że wschodni Bałtyk jest mocno zanieczyszczony rtęcią, jeśli chodzi o dno. Każde położenie rurociągu spowoduje uruchomienie rtęci, a tego nie wolno. Dziwnym zbiegiem okoliczności potem ten argument zniknął, kiedy już tu zgrzonił. To tyle mogę powiedzieć. Ale proszę się nie martwić, jak oni postawią trzecią czy czwartą nitkę, to już nie ma znaczenia specjalnego. To rozwijemy ten jazd, będę się stać. Aha, proszę Państwa, tu jeszcze są takie moje artykuliki na te tematy, o których my rozmawiali teraz. Można sobie brać
po jednej sztuce. I bardzo proszę dawać adres, żeby być na bieżąco. Jeszcze świeczkę, proszę nie podchodzić. Przepraszam. Chciałem przede wszystkim bardzo... Jedno. Panowie. Już moment, dobrze? Dezorganizujecie się. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi i za wykład, i za udzielenie odpowiedzi na pytania ze strony państwa. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Kowalczykowi za to sprawozdanie. Mikrofon oddam panu profesorowi, a państwu, ponieważ to jest przed wakacjami ostatnie nasze spotkanie, życzę dobrych urlopów, dobrego odpoczynku, dobrej pogody, a my spotykamy się na 399. zebraniu we wrześniu, pierwszą środę miesiąca o godzinie 18. Jeszcze raz dziękuję. Proszę państwa, jeszcze jedno króciutko. Ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No wreszcie mikrofon wziąłem do ręki. Za zaproszenie. Za możliwość spotkania. Liczę, że takie spotkania się jeszcze będą odbywać. A to, co państwo dostali z tych tomików wierszy, to jest i pierwszy, i drugi tomik. Obydwa są na stronie internetowej do ściągnięcia, a na Twitterze i na Facebooku pojawiają się bieżące, to co państwo przed chwilą widzieli, takie bieżące komentarze satyryczne też można sobie czytać. Dziękujemy bardzo. Jeszcze można nawet gazety, którą przyniósł Paweł Morawiecki. Do przeczytania, a państwu przypominam jeszcze o tych uroczystościach w tym tygodniu. Ja chcę się podejść, żeby pominąć i film.